to pierwsze godziny, tak naprawdę, pierwsze dwie godziny mojego urzędowania tutaj jako wojewoda opolski. I powiem szczerze, że mam nadzieję, że Państwo już, przedstawiciele mediów, ale i nasi goście zauważyli, że pierwsze bariery już zostały usunięte. I tak będzie przez cały czas mojego i naszego tutaj urzędowania. Zero barier, kontakt przede wszystkim z mieszkańcami i z mediami, omawianie wszystkich ważnych, nie tylko tych łatwych, prostych i przyjemnych, ale i trudnych spraw z Państwem, to gwarantuję na początek. To, co się udało dzisiaj zrobić, od godziny 8 do godziny 10, to zrobiliśmy. Natomiast na pewno to oddzielanie się od obywateli, od mieszkańców jest absolutnie nie w naszym stylu, więc myślę, że pierwsze bariery przed Sejmem i w Sejmie zniknęły, a kolejne na pewno w urzędzie, którym będę kierowała również. Zdrowie, bezpieczeństwo, ale bliska memu sercu edukacja, bo przecież Państwo dobrze wiedzą, spotykaliśmy się niejednokrotnie, jestem nauczycielem, jestem byłym dyrektorem szkoły, Departamentu Edukacji, w związku z tym na pewno to wychowanie młodego pokolenia i kształcenie odpowiednich postaw mieszkańców województwa polskiego też będzie mi bliskie. Jeśli chodzi o wybór wicewojewody, to wiedzą Państwo dobrze, że to nie jest moja decyzja, tylko to są umowy koalicyjne, więc ja też czekam ostatecznie na wskazanie osoby, co do której, która dostanie powołanie na tą funkcję od premiera. Oczywiście czekamy jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o polskiego kuratora oświaty, myślę, że powierzenie obowiązków, a później konkurs, taka będzie kolejność. Już mam kandydata na to stanowisko na myśli. Tak jak mówiłam wcześniej, uważam, że skoro Koalicja Obywatelska szła do wyborów, a później i zakładamy, że chcemy odpolityczniać szkoły, to chciałabym, żeby to była osoba, która nie jest związana z polityką, z żadną partią polityczną, ani też w wyborach nie startowała. To są moje założenia, ale jak będzie, to Państwo się na pewno niebawem dowiedzą. Jestem opolską ambasadorką Unii Europejskiej, więc w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby na Urzędzie Wojewódzkim nie było flagi Unii Europejskiej. Nie tylko dlatego, że jest mi bliska sercu Unia Europejska, ale po prostu uważam, że absolutnie w możliwie najszybszym czasie to zrobimy. Myślałam, że może uda się nawet dzisiaj, ale dziś pierwsze godziny. Chciałam się bardzo z Państwem spotkać jak najszybciej. Później kolejne spotkania na pewno zrobimy z tego odpowiednie wydarzenie. Państwa zaprosimy. Już o tym myślałam, że tradycyjne nazwy sal powinny powrócić. Natomiast na pewno to będą kolejne kroki i też będziemy Państwa informować o powrocie. I tak, to jest mój pomysł, żeby te sale wróciły do swoich tradycyjnych nazw. Skoro od 2010 roku, a tak naprawdę od 2018 roku jestem postrzegana jako osoba, która w powiecie brzeskim odsunęła od władzy PiS, teraz w kampanii do parlamentu naprawdę dołożyłam wszelkich starań i bardzo aktywnie pracowałam nad tym, będąc kandydatką do parlamentu z 4. miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej, aby odsunąć PiS od władzy w Polsce, to nie boję się już takich wyzwań. Ja myślę, że to godzinne spotkanie z byłym panem wojewodą nakreśliło tylko kierunki. Faktycznie wskazał pan wojewoda na pewne rzeczy dotyczące bezpieczeństwa na kanale Gliwickim chociażby. I myślę, że dużo więcej się dowiem, spotykając się, mam zamiar jeszcze dzisiaj, chociaż wiadomo, że dzień pracy, szczególnie pracowników urzędu, jest 8-godzinny, ale chciałabym dzisiaj jeszcze spotkać się koniecznie z kadrą kierowniczą, z osobami zarządzającymi wydziałami tutaj w Urzędzie Wojewódzkim i myślę, że te tematy bardzo dokładnie omówimy. Zmiany są zawsze oczekiwane, potrzebne, ale nie mogą być rewolucyjne. Na pewno nie będzie tak, że z dniem dzisiejszym zostaną odwołani dyrektorzy wszystkich wydziałów. Po to są te spotkania, po to są rozmowy. Przede wszystkim specyfika pracy w Urzędzie Wojewódzkim jest inna, bo mamy ustawę o służbie cywilnej, więc na pewno pierwsze dni, tygodnie, a może nawet miesiące, nie wiem ile to potrwa, będą potrzebne mi i moim współpracownikom, aby poznać specyfikę, poznać te osoby, no i przede wszystkim kompetencje, taka neutralność polityczna i doświadczenie będą takimi wiodącymi tutaj
priorytetami, jak chodzi o dobór kadry.